Telewizja Kopernik. Twój styl życia. Ciekawe hobby, ale i szansa na wyjątkowe kwalifikacje. W Mrągowie grupa młodzieży z kilku europejskich krajów próbowała swoich sił w rękodzielnictwie. Ręczne szycie maskotek, dekupaż, ale także scrapbooking i quilling. Takie umiejętności mają być wytrychem do pracy, która poza przyjemnością może dać również zarobek. Nauczyłam się quillingu. Zwijaliśmy papier i przykleiliśmy na kartkę i tworzyliśmy różne takie obrazy z tego. Scrapbooking, zdobyliśmy książeczki, z czym chcemy. Jak takie warsztaty Twoim zdaniem mogą później się przydać w takiej zawodowej pracy? Rozwijają na przykład kontakt z innymi, no. Szlifujecie trochę język też? Owszem. Handicrafts Freaks to projekt wymiany międzynarodowej realizowany w ramach europejskiego programu Erasmus Plus Młodzież, którego celem jest między innymi rozwijanie kreatywności i przedsiębiorczości poprzez warsztaty rękodzielnicze. Najlepszą częścią warsztatów było to, że mogliśmy nauczyć się rękodzieła, rzeczy, których nigdy wcześniej nie robiliśmy, mimo że wydawało się, że nie damy rady, i to, że mogliśmy stworzyć wiele świetnych produktów. Pracujemy razem i odkrywamy nowe rzeczy, których nie robimy w domu, takich jak szycie. Ja nie szyję w domu. To dodatkowo interesujące, gdy robimy to wspólnie i rozmawiamy o naszych kulturach. Tygodniowe spotkanie młodzieży w wieku od 16 do 24 lat miało miejsce w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Mrągowie. Przedmioty stworzone podczas warsztatów przekazano na cele charytatywne niepełnosprawnym dzieciom z Fundacji Fructus w Mrągowie. W projekcie Handicrafts Freaks uczestniczyło 28 osób. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv